Witamy Państwa serdecznie w tym wyjątkowym dla nas dniu, dniu naszego pierwszego wielkiego balu. Jest nam niezmiernie miło powitać naszych rodziców, dzięki którym możemy dziś tu być i przeżywać z Państwem ten moment. Dziękujemy za obecność Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu oraz Grodu Pedagogicznemu, a przede wszystkim naszym drogim wychowawcom. Miło nam dziś gościć w naszych progach burmistrza gminy i miasta Grójec, pana Dariusza Gwiazdę, serdecznie witamy również przewodniczącego Rady Gminy Grójec, pana Karola Pędzińskiego. Za nami trudny czas. Egzaminy ósmoklasisty. Czas wysiłku, stresu, wątpliwości. Czas, kiedy musieliśmy wykazać się naszą wiedzą i zdobytymi umiejętnościami. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy siebie, ale i Was, drodzy nauczyciele i rodzice, i osiągniemy dobre wyniki. Za chwilę niezwykle wzruszająca dla nas chwila. Uroczysty polonez, tajniki którego poznawaliśmy w ciągu ostatnich tygodni na żmudnych, wielogodzinnych próbach. Taniec, którym oddajemy hołd polskiej kulturze i tradycji. Przepraszamy za drobne potknięcia, za nie zawsze równy szyk, za to, że niektórym, jak to mówią, muzyka w tańcu nie przeszkadza. Jednak zapewniamy, że daliśmy z siebie wszystko, aby uświetnić ten wyjątkowy dzień. Zapraszamy. Dobry wszystkim. Witamy. Słuchajcie mnie, byłem dzisiaj na waszej próbie i powiem wam, że innych was widziałem troszeczkę. Chyba po cywilnemu byliście jeszcze, co? Tak czy nie? Ósmoklasiści. Naprawdę byłem na próbie i nie były tak wszyscy ubrani ładnie jak teraz. Drodzy moi, witam serdecznie jeszcze raz pana burmistrza, pana przewodniczącego rady. Witam serdecznie wychowawców klas 8 i wychowawców klas 1-3. Witam serdecznie rodziców, absolwentów naszej szkoły, dziadków, ciocie, wujków. Serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym balu ósmoklasisty. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do takiej oficjalnej części, to mamy szczególną sytuację dzisiaj, ponieważ z dniem 1 czerwca odszedł od nas ze szkoły wicedyrektor pan Mateusz Strzebrzyński. Zapraszamy panie Mateuszu, pana do nas. Chcielibyśmy go dzisiaj serdecznie pożegnać. Tak? Zapraszam także Radę Rodziców, obowiązek też chciałbym pożegnać. Panie Mateuszu, takie mam, może pan nie płakał, dobrze? Pragniemy dziś oficjalnie pożegnać odchodzącego na stanowiska wicedyrektora oraz nauczyciela języka angielskiego, pana Mateusza Strzebrzyńskiego. Pan Mateusz Strzebrzyński jest... Pan Mateusz Strzebrzyński jest postacią zupełnie wyjątkową w historii naszej społeczności. To znakomity pedagog, uwielbiany przez kolejne pokolenia naszych wychowanków. Jego nieprawdopodobna pogoda ducha, łagodność, serdeczność i uważność w relacjach z każdym, kto miał zaszczyt trafić pod jego skrzydła, stanowiły niezrównany wzór autentycznego nauczycielskiego powołania. Dla swoich uczniów był nie tylko przewodnikiem i mistrzem, ale przede wszystkim ich przyjacielem i właśnie dzięki temu zaskarbiał sobie powszechny szacunek i sympatię. Dziękujemy. Jako przełożony dał się poznać jako niezrównany organizator. To właśnie dzięki jego wiedzy, umiejętnościom, niezwykłemu zaangażowaniu nasza szkoła stała się prekursorem profesjonalnej nauki zdalnej w trudnych czasach pandemii. Także za to dziękujemy panie Mateuszu.
Zawsze pomocny, szalenie skromny, życzliwy, emanujący dobrocią i spokojem. Uosobienie klasy i elegancji, zawsze w nienagannej marynarce i muszce. Z uśmiechem na twarzy. Jeśli, jak powiadają niektórzy, władza potrafi zmienić człowieka, to w przypadku naszego już byłego wicedyrektora była to zmiana na lepsze. I za to również pragniemy podziękować. Żegnamy go zatem z żalem, gdyż towarzyszy nam pewność niepowetowanej straty nie tylko dla naszej szkoły, ale całej polskiej oświaty. Mateuszu, mamy nadzieję, że życie piszące najdziwniejsze scenariusze sprawi, iż pewnego dnia powrócisz tu, gdzie twoje miejsce, do polskiej szkoły. Tymczasem życzymy samych sukcesów w nowych wyzwaniach, które dla ciebie czekają i nie żegnamy się, lecz mówimy do zobaczenia, bo drzwi wujkowego domu zawsze będą stały dla ciebie otworem. Już prawie płaczę, pobijmy jeszcze brawo, to się popłacę zaraz. Panie Mateuszu, czy ktoś chciałby pan powiedzieć? Proszę bardzo. To może odstawię. Tak jak pan dyrektor powiedział, i sam powiedziałem, że mogę płakać, tak, ale dziękuję. Nie wiem, czy są jakieś inne słowa, które... To dlatego, że zostawiłem, wydaje mi się, dużo serca w tej szkole faktycznie. No i tak jak to się dzieje czasami, tak, trzeba zrezygnować z jednego, żeby zacząć coś nowego. Kiedyś jeden z uczniów zapytał mnie na lekcji, dlaczego pan jest nauczycielem? Odpowiedziałem mu prosto, nie widać? No i on powiedział do mnie, no faktycznie widać. Dlatego może to był jeden z moich największych, najważniejszych etapów w moim życiu, może tak faktycznie. Zmieniam coś, ale tak jak pan dyrektor powiedział, może nie mówię, żegnam. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz. Przejdźmy teraz do tej. Panie Mateusz zostanie z nami jeszcze. Każdy z was będzie mógł podziękować panu Mateuszowi. Zrobi sobie zdjęcie panem z muszką zawsze w szkole. Drodzy moi, dzisiaj szczególne wasze święto, bal ósmoklasisty. Chciałbym wam życzyć udanej zabawy, ponieważ po części oficjalnej macie dyskotekę i poczęstunek, więc życzę wam udanej zabawy do samego wieczora, jak najdłużej w dobrych humorach i jak to powiem na koniec, tak jak za mną jest napis. Poloneza, czas zacząć. Proszę bardzo.
Teraz możemy brawo powiedzieć, bo wszyscy filmowali. Wiem, że miał to być. Brawo dla absolwentów. Stańcie, pokażcie się jeszcze. Takie, dobrze, fajnie. Brawo dla swoich dzieciaków. Super. Dzień dobry Państwu, Panie Dyrektorze, Szanowni Rodzice, kochani uczniowie, Szanowni ósmoklasiści. Niezwykłą radością jest móc przemawiać dzisiaj do Was w tej ważnej chwili Waszego życia. Jakim jest bal zwieńczający naukę w szkole podstawowej? Chyba się można usiąść. Za Wami intensywny czas przygotowań do egzaminów, które otwierają nowy rozdział edukacyjnej podróży. Czekają na Was nowe wyzwania, ale bądźcie pewni, że macie zdolności i siłę, aby im sprostać. Pamiętajcie, że jesteście częścią naszej grójeckiej społeczności i nawet jeśli wybierzecie szkołę średnią spoza naszej okolicy, to pamiętajcie o swoim pochodzeniu i dumnie reprezentujcie naszą gminę. Życzę Wam wspaniałej i niezapomnianej zabawy szkolnej, pełnej radości, śmiechu i wspomnień, które zostaną z Wami na zawsze. Bawcie się świetnie i cieszcie się chwilą i tym wyjątkowym czasem z przyjaciółmi i z Waszymi ukochanymi nauczycielami. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Gminy Grójec, pana Karola Biedrzyckiego. Szanowna dyrekcjo, szanowne grono pedagogiczne, szanowni państwo, no i oczywiście gwiazdy dzisiejszego, można powiedzieć, popołudnia i wieczoru, czyli ósmoklasiści. Gratuluję wam wspaniałego poloneza. Wszystko się udało, żadnych potknięć nie było. Bynajmniej nie były widoczne, tak więc gratuluję, to wasza ciężka praca jest efekt 100%. Myślę, że zadowolenie rodziców widać na twarzach, tak więc gratuluję jeszcze raz. Życzę wam wszystkiego dobrego na nowej edukacyjnej drodze życia. Kończy się pewien, można powiedzieć, pewien rozdział edukacyjny, a rozpoczyna się następny. Tak więc życzę jak najlepszych wyników w nauce, w nowych szkołach i realizacji wszelkich planów, zamierzeń, wszystkiego dobrego, gratulacji i oczywiście udanej zabawy. Ja myślę, że do białego rana bym wam życzył, może pan dyrektor tutaj się troszeczkę ugnie i myślę, że impreza będzie dobra. To już jest wasza ostatnia impreza w tej szkole, tak więc myślę, że zapamiętacie ją na długie lata. Wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodziców i dziękuję za zaproszenie. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rodziców klas ósmych, panią Darię Bodrowską-Wachniewską. Szanowna dyrekcjo, drodzy rodzice i nauczyciele, w imieniu rodziców uczniów klas ósmych pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za wysiłek i trud włożony w edukację naszych dzieci. Wiele zawdzięczamy tej szkole. Pomogła stać się naszym dzieciom wspaniałymi, młodymi, wykształconymi ludźmi. Bo szkoła to nie tylko budynek, w którym trzeba się uczyć, ale także miejsce, w którym nasze dzieci odkrywają i poznają świat. Zdajemy sobie sprawę, że zwykłe słowo dziękuję to za mało w obliczu 8 lat codziennych wyzwań. Mamy zatem nadzieję, że swoim rozwojem i przyszłością nasze dzieci udowodnią, że warto było w nie wierzyć. Dziękujemy wam za cierpliwość, za to, że przekazywaliście naszym dzieciom swoją wiedzę i umiejętności. Dziękujemy za to, że widzieliście w naszych dzieciach potencjał, który mamy nadzieję zaowocuje w przyszłości. Wychowawcom dziękujemy za to, że byli dla naszych dzieci przewodnikami. Pomagali odkrywać mocne strony, mobilizowali i cieszyli się z sukcesów, natomiast w trudnych chwilach zawsze wspierali. Podziękowania kierujemy również do wszystkich pracowników szkoły,
bo to wasz wspólny wysiłek sprawił, że wspomnienia naszych dzieci będą piękne. Życzymy, aby praca z dziećmi i młodzieżą była dla was nieustannym źródłem satysfakcji. Na koniec pozwolę sobie jeszcze zwrócić się do uczniów. Jeszcze nie tak dawno wchodziliście do nas jako pierwszoklasiści, a dziś celebrujemy z wami wasz pierwszy, prawdziwy bal, a zarazem ostatni w tym gronie. W imieniu wszystkich rodziców życzę wam, aby ten bal, w który włożyliście tak dużo wysiłku, stał się dla was niezatartym wspomnieniem wartościowo spędzonego wspólnie czasu. Najlepsze jeszcze przed wami. Powodzenia! A teraz nadszedł czas podziękowań, bardzo szczególnych. Zapraszamy na środek mistrzów dzisiejszej ceremonii, czyli tych, bez których to wielkie wow chyba nie miałoby miejsca. Zapraszam nauczycieli wychowania fizycznego, panią Wieńczysławę Kowalską, panią Katarzynę Maciejewską-Żółkę, panią Martę Szulc i pana Mateusza Kalinowskiego. Zapraszamy serdecznie. I kilka słów podziękowań od uczniów, które pozwolę sobie przeczytać. Uczniowie klas ósmych z całego serca dziękują państwu za ogrom cierpliwości, za wiarę, że umiejętności taneczne i poczucie rytmu drzemią w każdym młodym człowieku oraz za trud, dzięki któremu dziś mogliśmy być świadkami tak uroczystej i wzruszającej chwili. Wspólny czas spędzony na wielogodzinnych próbach nauczył tych młodych ludzi odpowiedzialności, sumienności, ale też zintegrował wszystkich naszych ósmoklasistów. Dziękujemy. Zapraszam uczniów. Dziękujemy bardzo. A teraz czas podziękowań dla wychowawców naszych ósmoklasistów. Zapraszam na środek wychowawców klasy 8B, panią Iwonę Dziubińską i panią Luizę Madej. Zapraszam na środek wychowawców klasy 8C, panią Joannę Rozmuszyńską-Gawik oraz panią Edytę Gryczko. Zapraszam wychowawców klasy 8D, panią Anitę Ptaszek oraz panią Agnieszkę Kawalec. Zapraszam wychowawców klasy 8E, panią Karolinę Czerwińską oraz panią Annę Kosonów. I zapraszam na środek wychowawców klasy 8E, panią Darię Deryk-Maliszewską i panią Anetę Dębek. Zapraszam uczniów do podziękowań i uczniów z kwiatami. Zapraszamy panią Anetę Dębek jako wychowawcę, podmieniłem. Proszę bardzo. Dziś dziękujemy naszym wychowawczyniom za wsparcie i pomoc. Za to, że zawsze byłyście obok, gdy przeżywaliśmy pierwsze porażki i niepowodzenia. Że towarzyszyłyście nam w chwilach sukcesów i małych zwycięstw.
za wasz czas, ten w szkole, ale też poza jej murami, za pokazywanie świata i jego piękna, wynikającego z różnorodności, za uczenie tolerancji i szacunku do drugiej osoby. Za wiarę, że damy radę. To wy zawsze zapewniałyście nas, że chęć to móc i móc wolno się, nie można się poddawać i rezygnować z marzeń, a nasze ograniczenia tworzymy my sami. Za wspólną wędrówkę, za skrzydła, za mądrość życiową, zostawianie granic i uświadomienie nam, że to my tworzymy nasz świat, a nasze życie to nasze wybory i decyzje. Za wasz czas, ten w szkole, ale też poza jej murami. Dziękujemy wychowawcom klas 8 i 3, 1, 3, 4, 8. Ja tak chwilowo zastąpiłem panią wicedyrektor tylko. Proszę państwa, czas podziękowań już minął. Tak naprawdę zakończyliśmy część oficjalną. Panie, poprosiły mnie o to, żebym coś jeszcze powiedziała, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zmieniły buty, bo za chwilę uczniowie klas 8 chcą zatańczyć taniec wspólnoty, integracji, radości, szczęścia i optymizmu. Ich ostatni wspólny taniec. Nie ostatni, pani wicedyrektor, jaki ostatni? To 21 ale będzie ostatni. Półoficjalny, panie dyrektorze. Więc zapraszamy, dziewczęta, macie sekundę. 10 sekund, zmieniamy buty, czy zdejmujemy buty. I za chwilę ustawiamy się do Belgijki. Serdecznie państwu dziękujemy. Proszę jeszcze obejrzeć Belgijkę w wykonaniu uczniów klas 8. Można praska.
miałeś układy zasady pół roku. To dlaczego nie kiedyś sprzedałeś? Wiesz, że świat płacony i wszystko byśmy zapomnieli. Więc ubieramy się od razu. Zakończenie klas szóstych, bo zawsze była dyskoteka klas szóstych, zakończenie takie było od czterech lat, gdy kończyły, moja klasa kończyła, klas ósmych, później było 2 lata przerwy na pandemię. Zawsze z nami była jedna osoba, której dzisiaj brakuje tutaj. Wiecie, o kim mówię, tak? Mówię o naszym byłym dyrektorze, panu Mariuszu Wojno, który ponad 3 miesiące temu odszedł od nas. I padł taki pomysł, żebyśmy puścili mu światełko do nieba. Puścili mu specjalny jego utwór, który on bardzo kochał, bardzo lubił. I specjalnie dla naszego dyrektora, bo tak mogę powiedzieć, który był dyrektorem tej szkoły 20 lat, głównym dyrektorem szkoły, później był 2 lata wicedyrektorem. Poproszę o chwilę skupienia, chwilę uwagi i światełka można telefonami odpalić. Odpalamy telefony jak mamy, kto nie ma to... No, jedziemy? No to puszczamy. Dla dyrektora Mariusza Wojno. Pamiętajcie, pamiętajcie się do 21, wykorzystujcie czas. Brawo dla Was. Dziękuję.
pieniądze, a ja pieniędzmi się zajmuję głównie. Piszę na paper, ta chwila to pętę. Korona na głowie, koronka w sukience. Gdy lubię kawałek, gdy lubię se filmy, wstawiam kolejną fakturę po chwili. Musi się zgadzać jak podatek PIT. Jestem fris, czuję się jak król. Czasami jestem w orcie, w portfelu. Kiedy się kręci.
idę pochodzić.